Będziemy robić co, Jonatanku, z tego? Lekarstwo na zranione drzewka albo drzewka poprzycinane, prawda? A wiesz, jaki jest przepis? Nie. Trzeba mieć popiół drzewny. Czysty popiół drzewny, czyli to, co my tutaj mamy, popiół z drewna. Trzeba to wymieszać z wodą i z gliną. A mamy glinę? Tak, na działce mamy pełno gliny. I... Fuh, ale nam nie leci. Wolniej troszeczkę, dobra? Żeby się nie pyliło. I tym popiołem z gliną i wodą smarujemy tam, gdzie drzewka są zranione albo ucięte gałązki. Super! Teraz zabieramy glinę z kretowisk i będziemy to zaraz mieszać sobie jeszcze z wodą. My tu mamy bardzo gliniastą ziemię i sobie taką zabierzemy. No na przykład to. Bierzemy, chodź. Da się to tak zabrać? Jaka glinka, widzisz? Trzeba tak troszkę sobie... Albo łopatką można, Jonaś? Poczekasz? Chodzisz po łopatkę? Dobra. No to dawaj, kopiemy. Sobie teraz przekładamy. Idealnie. Idealnie. Teraz potrzebujemy wodę. O, uwaga! Popatrz. Coś bardzo fascynującego. Mierzam popiół ziemią. Dobrze? Mam tak, nie wiem. Nalewamy wodę i robimy z tego papkę. Musimy to porządnie zmieszać. Mogę teraz ja nalewać, a teraz możesz troszeczkę, tak? A teraz ja. No i tak, żeby mu się nie polać. Dobra, może wystarczy wody, wiesz? Żeby nie musieć tego odlewać. Chyba wystarczy. O, teraz nagrywasz. Papka nam prawie wyszła. Wiesz? O, ale nie wiem, czy mam siłę, żebyś tam do... Można teraz nie mieszać? Myślę, że jest. Możesz teraz nie mieszać? Super konsystent. Możesz teraz nie mieszać? Teraz bierzemy tą naszą gotową masę. Mamy tutaj poranione drzewo, ponieważ kozy nam to obżarły, a my nie chcemy, żeby ta przepiękna, duża jodła uschła. Malutko nabiera Jonaś i musimy to tak zostawić na drzewku, wszędzie tam, gdzie jest obgryzione. Super, o to właśnie chodzi. Albo jakbyśmy na przykład przycinali drzewka, to też możemy w tym miejscu... Drzewko sobie już tutaj zaczęło radzić samo i wypuszczać żywicę, ale ja się boję, że nie wystarczyłoby tej żywicy, bo nie do końca jest oblane. I tak, o takie coś właśnie tutaj musimy wykonać. Najlepiej jest wziąć troszkę do ręki, Jonaś, uważaj na głowę, na rękawicę i po prostu tak wysmarować drzewko, żeby nie spadło na ziemię. No i tak w ten oto sposób naturalny możemy chronić swoje drzewa przed obeschnięciem, przed dostaniem się grzybów lub innych rzeczy, które nie są mile widziane w środku drzewa, ponieważ sprawiłyby, że drzewo by albo chorowało, albo po prostu obumierało, jeśli nie miałoby kory na dużej powierzchni. Julia Belek! Popiół chroni właśnie przede wszystkim przed różnymi grzybami. Tak samo jak popiołem możemy wysypywać przed chorobami grzybowymi. Wysypujemy ziemię na przykład pomidorów i wielu innych warzyw. Ziemię wokół pomidorów. Ja też tak robię. Można również sobie popiół zmieszać z wodą i robić opryski na liście. A ja wolę dawać na ziemię, żeby sobie swobodnie to wraz z deszczem lub podlewaniem wchodziło glebę w powolnym tempie.
Można też również nasiona wysiewać, na przykład nasiona marchewki, wysiewać w popiele. Tam, gdzie rzucacie nasionka, najpierw wyrzucić popiół i wtedy marchew jest odporna.